Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na zakręcie. Co z nami będzie? Tak, na serio, to witam was w kolejnym już odcinku, w końcu rowerowym. Byłem sobie nad morzem, szykuję dla was bardzo fajny odcinek ze Świnoujścia. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję też, że mi wyjdzie, fajnie go zmontuję. Tak oto wróciłem z czasów, pełen pozytywnej energii. Wieje niesamowicie. Zaraz się do was odezwę. Jo, Bociek, siema. A ja muszę wam powiedzieć, że w końcu wyjechałem na fajną drogę. Bardzo lubię tę drogę. Jeżeli jesteś moim widzem, to pewnie zauważyłeś, że na kanale mamy bardzo słabe zasięgi ostatnio, także byłbym ci bardzo wdzięczny, jeżeli teraz, w tym momencie zostawiłbyś łapeczkę w górę. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie. Kiedyś, jak była zima, nagrywałem film, jak zmotywować się do jazdy rowerem. I kurczę, sam się nie mogę zmotywować. To jest najgorsze. Dzisiaj będę nagrywał film z takiej fajnej gierki, Fall Guys. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Będzie to coś innego na moim kanale, coś czego dawno nie było, bo dawno nie nagrywałem gier o motor. Skuter bardziej w sumie. Zjedziemy mu. Zauważyłem jedną rzecz. Po powrocie nabrałem kreatywności i zauważyłem, że brakowało mi tej kreatywności. I to właśnie z braku kreatywności nie chciało mi się nagrywać filmów. Po prostu jakieś wypalenie chwilowe. Co muszę wam powiedzieć? Fajnie było, jakbyście odwiedzili też poprzedni odcinek. Naprawdę bardzo się przy nim postarałem, a bardzo mało osób go widziało, także możecie dać znać, jak wam się podobał, bo też jest również, to jest inny odcinek, jest to Cinematic. Przeważnie jak jadę tą drogą i wyjeżdżam już z niej, to zaczyna padać deszcz. Zobaczymy, jak dzisiaj też tak będzie. Właśnie w tym miejscu zaczyna się idealny teren. Tutaj muszę wam opowiedzieć o tym, że również nudzą mi się strasznie moje tereny. Gdziekolwiek nie pojadę, wszędzie byłem. Muszę wjechać gdzieś daleko. Możliwe, że za niedługo zapakujemy samochód w samochód. Co ja gadam? O nie! Możliwe, że zapakujemy rower w samochód albo w pociąg, pojedziemy gdzieś dalej, bo naprawdę już szlajać się cały czas po tym samym, to naprawdę brak weny dopada. Jak byłem nad morzem właśnie, zobaczycie ten odcinek następny, prawdopodobnie następny. To tam po prostu to jest coś cudownego. Jechałem sobie wzdłuż plaży po takim betonie po prostu. Fajna ścieżka rowerowa jest taka wzdłuż plaży tam za Świnoujściem, jedzie się do Niemiec i tam się odwiedza różne miejscowości niemieckie. Ale to zobaczycie zresztą. Nie chcę wam za dużo zdradzać, jak to będzie niespodzianka. Nakręciłem to chyba nawet ładnie. A wracając do mnie deszcz i byłem taki mokry, że musiałem ciuchy kupić. Słyszałem szczekanie psa dosyć blisko. To mi się nie podoba. Dlatego szybko przyspieszę. I takim oto sposobem dojechaliśmy sobie do miejsca, w którym miałem kręcić swój pierwszy film na YouTubie. I znowu skuter jedzie. Kurde. I przy okazji potestuję sobie jakość 5.3K, bo tego jeszcze nie testowałem. A słyszałem i widziałem na YouTubie różne filmy, że na 5.3K jest taki bardziej cukierkowy obraz, w sensie bardziej taki gładki. Jestem ciekawy, czy to w ogóle jest prawda. A teraz kręcę wam i mówię jednocześnie, więc sobie zobaczymy. O, 21, a nagram tą samą scenę nagram. Uwaga, teraz jest 4K. Tak, takie same ustawienia. I cyk. W ogóle w końcu nagrywam na flat. Kolor flat, także tak wygląda zakolorowany obraz, a tak wygląda przed zakolorowaniem.
A w super view w sumie to wyrąbane mam natural, bo ładnie to wygląda, jak jeżdżę rowerem, wszystko takie zielone, ładnie i w ogóle podoba mi się to. Wstawiam sobie właśnie Instastory z tego miejsca. Jeżeli jesteś obserwatorem mojego Instagrama, to czuj się prawie jako VIP. Wrzucam sobie relacyjkę, a co miałem mówić? Tutaj, w tej okolicy, w tym lesie, jest bardzo dużo bunkrów i na odcinku z Sylwestra, który wrzucałem chyba po Sylwestrze, bo się nie wyrobiłem, nie pamiętam. Albo z Sylwestra, nie pamiętam. Byliśmy z Kubą właśnie na jednym z bunkrów. A stojąc tam, słyszałem, jak tam jakaś kopara jeździ obok. Nie wiem. Co lubię, a koparę słychać. O, gdzieś stamtąd słychać koparę. To nawet dosyć blisko. What the heck? Ktoś normalnie po lesie jeździ koparą. Ej, zbliżamy się do źródła tego dźwięku. To gdzieś tu. Włączę nagrywanie, jak już będziemy. O! To już wiemy, co to. O, to widali teraz szlalą. Pełno kamyczków. Połatali asfalt akurat. Kolejne dziury będą. Będziesz jechał, będziesz podskakiwał. Nie można normalnie drogi zrobić. Trzeba łatać. Mogę założyć, że takie łatanie więcej kosztuje latami niż położenie nowej drogi. Nie lepiej raz porządnie zrobić drogę. To takie typowe polskie drogi. Łatać łatkami. Łatka na łatce. Jedziesz i tylko masz takie... O, jak teraz. Czekajka. Trzeba coś sprawić. Uwaga. Nic tu nie ma. No i ciul. Pizdu. Żeby nie było, ja nie palę. Ja bym to dla taty wziął. Dało na świeżo wyrzucono. A wiecie, kto tutaj świeżo był. Ale to tylko spekulacje. U, to jakoś streszczalnie jest. Będziemy jechać z wiatrem. Będzie fajnie. Cholera, jedziesz po tych lepikach. Ani to żadnego znaku ci nie dadzą, że asfalt kładam. Ani to nic. Teraz, drodzy widzowie, muszę się kuźwa zatrzymać, bo mi się kamień przykleił. Powiem wam, że to nie był nawet jeden kamień, tylko kilka. No i tak się ciśniemy teraz szybko. Teraz maksymalny bieg wbiję, bo się naprawdę jedzie z wiatrem. Prześwietnie. Ale to musi wyglądać na kamerze. Ja czuję, że jadę bardzo szybko. Tak w sumie wieje cały czas. Stwierdzam, że ten odcinek będzie mało jakościowy pod względem dźwięku. Także udaję się właśnie do domu. Myślę, że nie ma co przedłużać na siłę. Także ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję. Jest to dla mnie niesamowite wsparcie, szczególnie teraz w czasach, gdy mój kanał, nie wiem, co się z nim dzieje, ale ma bardzo słabe zasięgi, jak widzicie. Podajcie pod poprzedni film, jest bardzo fajny, chilloutowy i co? Widzimy się w następną środę.